Siemano moi kochani, z tej strony Farel i witam was w kolejnym zwariowanym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj jako pierwsi w Polsce przetestujemy i ocenimy w skali od 1 do 10 aż 21 nowych skinów, w których skład wchodzą anioły oraz demony. Do tego jeszcze dochodzi kilka różnorodnych skinów. Więc waszym zadaniem w dzisiejszym odcinku jest napisanie w komentarzu, który ze skinów wam się najbardziej podoba. A jeżeli to zrobicie i dodatkowo macie jeszcze aktywny kod Farel w sklepie, bierzecie udział w losowaniu na nowy skin do Max. Tak wygląda Aniela Max, którą możecie dzisiaj zgarnąć. Tak samo jak zgarnęła skina ta osoba, która wam się wyświetla w tym momencie na ekranie. Gratuluję! Na początku wybierzmy, które skiny pierwsze testujemy. I coś mi się wydaje, że chyba zaczniemy od aniołów. Lecimy! Pierwsze anioły są już w lobby, a są nimi Larry and Lavery, Lavery and Larry, jak wolicie. Sprawdźmy sobie, ile skinów już ma ten zadymiarz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, sześć i siedem, czyli są aż trzy warianty Larry'ego i Lavery'ego. Spójrzcie na to. Jeden jest złoty, drugi jest szary, czyli jest jego cieniem. Lecimy dalej, mamy też różowego, który też ma swojego brata cienia, tak bym to nazwał. Ten mi się bardziej podoba, wygląda jakby był w minecraftowej, diamentowej zbroi, fajny. No i oczywiście mamy czarno-białego, nie, srebrny, też fajny. Dobra, przetestujmy te skinki, zaczynamy od srebrnego. No to sprawdźmy jego podstawowy atak, oby była nowa animacja. I tak, mamy to. Kiedy rzucimy, nie wiem co to jest, jakiś grot ze skrzydłami, nasz atak wybucha podwójnie i dwa razy powstaje taki anielski pentagram. Teraz rzućmy naszego cienia. Braciszek cień, który jest czarny i strzela. Strzela też nowym podstawowym atakiem. Spójrzcie, rzucamy grotem, zmieniamy się teraz stronami i teraz ja strzelam jakimiś grotami. Dobra, wygląda to naprawdę bardzo fajnie, podoba mi się. Mam nadzieję, że w różowym wariancie będę strzelał na różowo. Sprawdźmy to. Póki co, ten skinek, mocne 9 na 10. Ale dźwięki podstawowe są stare, tak, są stare. Czas na różowego. Dobra, ten różowy nie wygląda aż tak spektakularnie jak w lobby. Rzucamy. No nie, podstawowy atak jest normalny, ale za to mój braciszek wygląda jak, kurczę, jakaś postać z Netheru z Minecrafta. Ma taki zielony hełm. Wygląda jak ten wielki boss. Jak on się nazywa? Co można go obudzić, jak się chodzi? Widzowie, ja już mam dziury w głowie. Przypomnijcie mi w komentarzu. Ten skinek już mi się aż tak mocno nie podoba, więc daję tutaj 6 na 10. Sprawdźmy teraz złotą wersję. No to testujemy. Podstawowy atak standardowo zwykły, jak przy każdym skinku. Leci mój przyjaciel, braciszek i uwaga, jest teraz w wersji takiej fioletowawej. No dobra, tu już jest nieco lepiej, więc tutaj daję siódemeczkę. Ale szczerze, nie spodziewałem się, że srebrna wersja najbardziej mi przypadnie do gustu. Colt też otrzymał kolejnego skina. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwudziesty pierwszy skin do Colta. No oni chyba poszaleli. Dobra, i ten skin wygląda 1 do 1 jak mroczny anioł Colt. Uwaga. Nie. Naprawdę? A tak wygląda nowy skinek do Colta. Średniawka, ma jedno skrzydło, ale przetestujmy go. Podstawowy strzał. Taki sam jak u mrocznego anioła Colta, tylko że teraz Colt ma złotą fryzurę. Ulti. Takie samo. Hypercharge. I zmienia się w podstawowy atak. Szczerze? Jestem troszeczkę rozczarowany, więc tutaj mogę dać maksymalnie piąteczkę. A szkoda. Nie spodziewałem się, że Edgar dostanie w tym sezonie skina. Jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Dobra, Edgar robi robotę. Spójrzcie na to. Wow. Wow, wow, wow. Co jest? Przecież to jest najlepszy skin chyba w grze. Czy wy go widzicie? Jaki on jest wielki? On zasłania wszystko. I to jest mroczny anioł Edgar. Jak go wezmę do lobby, to uwaga, zobaczmy jak się zmienia. Ha! Ledwo co widać całego skinka. Piękna sprawa. I ten Edgar ma nowe dźwięki. Tak jest. Nowe dźwięki ma w końcu Edgar, kozak. Dobra, bijemy czym? Czym my uderzamy? Skrzydłem. Piórkami chyba, tak, skrzydłem. Ulti, proszę, jakaś fajna animacja z piórkami. Let's go! I dźwięk anielski też jest, śpiew anioła! I podczas likwidacji też mamy nową animację. Wow, i jeszcze raz ulti. O, teraz nie było dźwięku, co jest? Jeszcze raz. Czyli rozumiem, co drugi skok będziemy mieli przyśpiewkę anielską. Dobra, teraz jeszcze raz ulti, hypercharge i skaczemy.
Wow! Dodatkowo jest nowa animacja i on nawet się zmienił. Czy wy to widzieliście? Pierwszy skinek, którego oceniam 10 na 10. Do tego mamy niosący światło Edgar. Uwaga. To jest już taki 1:1 aniołek. Wow. Ale mega sztosik. Tutaj się postarali, nie ma co gadać. Another day, another demon, whatever. Another day, another demon, whatever. Okej. Okay. Hypercharge i ult. Let's go! Dobra, wygląda to dobrze. Teraz już tylko wszystko zależy od tego, komu się bardziej podoba, jaki styl kolorystyczny. Mi się ten też podoba. Bardzo fajnie on wygląda. Nie wygląda jak Edgar! I tutaj też leci ostra dyszka. No i mamy teraz niosący ciemność Edgar. Wow. Wow. To już jest diabeł. Ale skoro jesteśmy przed Edgarzem, to przetestujmy go też. No dobra, ten skin nie jest aż taki mocno spektakularny. Zobaczcie. W lobby wygląda o wiele lepiej. Hypercharge. I ulti. Wow. Ale tu był jakiś teraz totalnie inny dźwięk animacji. No dobra, mi się to podoba. Podstawowy atak też jest zwyczajny. Szybko jeszcze raz ulti. Skaczemy. Dobra, wygląda to pięknie. Tutaj dziewiąteczka, dziewiąteczka. Ale animacje w lobby są przecudne. Ale on kozacko wygląda. Ten skin na pewno wyląduje w mojej szafce. 100%. Bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek skiny aniołów i demonów powrócą do gry. W końcu Jinek dostał skina. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Co jest? Co ma z głową? Nie tak! Czy wy to widzicie? Dodatkowo ma przy sobie jakiś święty granat. Granat Alleluja z Worms Armageddon. Dlaczego on trzyma coś w ręku? Sprawdźmy dużego Jina. Raczej złego Jina. On tutaj nic nie trzyma w ręku, a tutaj trzyma jakiś granat, alleluja. Wygląda fajnie, mega śmiesznie. Na pewno będę chciał go mieć, bo coś mi się wydaje, że jak ludzie pierwszy raz go zobaczą na mapie, to nie poznają, że to jest Jin. No dobra, dawaj Jinek, strzał! Strzelamy oczami. Leci wielkie oko i rozwala się na kilka mniejszych oczu. Dobra, ulti, przyciągamy. Co to przyleciało? Moja głowa jakby przyleciała i przyciągnęła? Czy jakaś taka klatka z okiem? Jeszcze raz, sprawdźmy to. Tak, taka jakby klatka albo takie pasy i na środku jest klamra z oka. Ciekawe, dobra, odepchajmy go. To jest chyba stara animacja z tego co kojarzę, bo dźwięki są też stare. Teraz damy hypercharge'a jeszcze na szybko. Hypercharge i ulti. Okej, okay, na hypercharge'u ult wygląda normalnie, tylko że leci trzykrotnie. Nie ma co gadać, daję temu skinkowi dyszkę. Mega śmieszny, mi się podoba i na pewno kupię. Lilka też w końcu dostała nowego skinka. I bardzo dobrze, bo już mi się znudziła truskawkowa Lili. To jest drugi, trzeci, czwarty skin i uwaga, wow! Jak wyskoczyła, jak gumka z gaci. Uwaga, anioł Lili. Lili jest teraz różowa, z serduszkiem na plecach. Na nodze ma jakiś pierścionek albo podkowe albo bransoletę, nie wiem co to jest. No i z przodu ma też harfę w kształcie serca. Wygląda fajnie. Sprawdźmy, czy faktycznie wygląda tak samo fajnie w grze. Z góry wygląda to pięknie. Zaatakujmy. Atakujemy serduszkiem, czyli to jest taka Lili pod kobitki, bym powiedział. Dla dziewczyn, że sobie kupiły skinka do Lili anielskiego. No to teraz ulti. Strzał! Okej! Okay. Kiedy się przenosimy, nasz teleport zmienia się w serce. Fajne. A jak nie trafimy, to po prostu serduszko upada. W krainie cienia nasz skin zmienia się po prostu tylko na fioletowy. Jeszcze raz. Ulcik. Fajne, dobra. Powiem wam tak. Mi się podoba. Nowe animacje, nowy skinek. No i tutaj nie ma co gadać. Daję dziewiątkę. Dziewiątkę jak najbardziej. Teraz przetestujemy skina, którego możecie dzisiaj zgarnąć zupełnie za darmo. Wystarczy, że macie aktywny kod Farel w sklepie i w komentarzu napiszecie dowolny komentarz. A oto ten skin. Anioł Max. Wygląda przepięknie. Max na rękach ma specjalne bransolety, które się obkręcają. Generalnie cały kostium jest taki kanciaty. Oczy ma jakby stworzone z jakichś witraży. Sprawdźmy jej animację. Poruszajmy się troszeczkę, okej. Okay. Za nami podąża jakaś część od naszego stroju, zobaczcie. Teraz strzelamy. I uwaga, o kurcze, strzelamy jakimiś nowymi pociskami ze skrzydełkami. Kiedy zabijemy potwora, jest nowa animacja pokonania potwora? Nie ma, jest stara, no dobra. Teraz dajemy ulti i uwaga.
dostajemy skrzydeł i lecimy! Ale bajer, dobra. Nie ma co gadać, widzowie. Tego skinka każdy z was musi mieć. A dzisiaj możecie go za darmo zgarnąć, więc bierzcie się do roboty, piszcie dowolny komentarz pod tym filmem, a być może to właśnie ty zgarniesz w następnym odcinku skinka. Ja tego skina oceniam 10 na 10. Na pewno będę go miał w swojej szafce. Jeszcze tylko odpalmy sobie hypercharge'a. Hypercharge, ult! Okej, podczas hyperki niestety nie włącza się animacja. A to jeszcze gadżet. Okej, podczas używania gadżetu mamy nową animację. Fajne. Czas przetestować demony. Lecimy. Wybieramy demoniczną stronę. Wita was od razu Edgar w demonicznym lobby. Spójrzcie, jak to kozacko wygląda. Ja dziękuję. Jak byłem mały, to grałem w grę MMORPG, czyli MU Online, i tam też można było sobie kupić za chaosy skrzydła. I miałem podobne. Przypomniały mi się stare czasy. Pierwszym demonem jest oczywiście Ems. Ona jest mumią. I jest to, o kurczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenasty skin do Ems. Wow! Wow, wygląda jak z filmu The Walking Dead. Ma taką specyficzną postawę, jaką mają zombie. Nie umarli. Mi się to podoba, ma nowy fajny hełm. Z jednej strony wystaje róg, z drugiej wystaje czupryna. Przecięta paleryna za nią faluje. Przetestujmy ją. Okej, dźwięki są podstawowe. Kiedy biegamy, paleryna za nami się fajnie ciągnie. Szczerze, powiem wam, że nie wygląda jak Ems z góry. Strzelamy. I strzelamy nietoperzami. Oraz jakąś... To jest chyba ogień? Kłęby ogniu czy kłęby dymu? Chyba dymu. Ale najbardziej mnie ciekawi jej ult. Ult! Otwieramy jakiś portal do zaświatów. Dobra, mega fajnie to wygląda. Jeszcze tylko hyperka. Hypercharge i ult! Woo! Tutaj mamy oczywiście normalny ulcik, ale i tak jest widowiskowy. Tego skinka oceniam na 10 na 10. Na pewno wyląduje w mojej szafce. Willow też zostaje demonem. 2, 3, 4, 5, 6. Jest to szósty skin do Willow. O, jaka fajna animacja. Przywitała się ze swoim pieskiem. Jej warkocz wygląda jak ogon skorpiona. Ma fajne skrzydełka. I trzyma swoje zwierzątko za głowę, a zwierzątko trzyma się za kość. Dziwne. O kurczę, szczerze? Jakbym zobaczył taką postać na polu bitwy, to bym w życiu nie odgadł, że to jest Willow. Dopóki by nie rzuciła lobem swojej kijanki. Okej, ona rzuca teraz diabełkiem i się otwiera portal. Dobra, rzućmy diabełka pod siebie. Myślałem, że portal mnie wciągnie. Dobra, zaatakujmy jeszcze bota. Raz, dwa, trzy. Czy jest animacja pokonania? Nie ma. Pamiętajmy, że Willow przejmuje kontrolę nad umysłem, więc żadnego bota i tak nie przejmę, więc tylko po prostu sobie nim strzelimy. Strzelamy, otwiera się portal, z którego wyskakuje diabełek. Mamy jeszcze tutaj możliwość użycia gadżetu, leci gadżet i mocniej uderzyliśmy. Dobra, tego skinka oceniam 9 na 10. Otis też zostanie demonem. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Demon Otis, jest skinek. Jest skinek, demon Otis ma nową animację. Co tutaj się wydarzyło? Otis ma teraz taki kozacki ogon, który wystaje mu z głowy. To jakaś drapieżna łapa z okiem na środku. Wygląda to mocno. Nie wygląda jak Otis. I coś mi się wydaje, że tego skinka kupię. Okej, mamy podstawowe dźwięki zadymiarza. Strzelmy teraz. Strzelamy oczami. Wystrzeliwujemy je z tej ręki. Spójrzcie, jak ta ręka otwiera się, kiedy strzelamy. Robi tak, tu, 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 tu. Jak w Dragon Ballu z energii ki. Teraz dajemy ulti. Poleciało jakieś oko, przyssało się do oponenta. Dajemy teraz gadżet. Strzelamy, nie trafiamy w bota. I uwaga. Okej, mamy taką gwiazdkę śpiącą ze skrzydełkami. No to teraz hypercharge. I ult. Poleciała gwiazda, przykleiła się. No i wymęczy tego bota. Dobra, ja ten skinek oceniam 10 na 10, ponieważ jest mega mroczny i mi się podoba. Na pewno go kupię. Colette sama z twarzy przypomina demona i dostanie oczywiście te skinka demonicznego. I nazywa się Impka Colette. Wygląda tak samo jak zawsze, tylko że teraz jej notesik się troszeczkę zmienił. Ma do tego ogonek. Coś mi się wydaje, że to jest jakaś księga z zaklęciami. Ej, możemy sprawdzić, co ona tam zapisała w tej książce. Jest jakiś symbol. Jest też chyba jakaś postać. Z tej strony mamy jakiś znacznik, na której stronie skończyła pisać, albo to jest jakiś nietoperz. Staram się tutaj sprawdzić, co ona tam namazgroliła, ale niestety nie widzę. Przetestujmy ją. Oby był podstawowy atak zmieniony. Strzelamy i uwaga, tak! Podstawowy atak jest zmieniony i ona strzela jakimiś serduszkami. I te serduszka za każdym razem, jak lecą, mają coś innego w ręku. Poleciało serduszko z biletem, z jakimiś iskierkami. Bilet.
iskierki i harpun diabelski. Ciekawe. No to teraz hypercharge i ult. Wow, zmieniamy się w demona. Wygląda mega fajnie. No i co mogę powiedzieć? Tego skinka oceniam tak na 9 na 10. Mroczny i przyjemny, że tak powiem. Mortis też oczywiście dołącza do piekielnych. Jest to naprawdę jeden z lepszych skinków. Spójrzcie na to. Boom. Ho, ho, ho. Demon Mortis. Co on się tak zmienia? O kurcze. Temu to też brakuje lobby. Sprawdźmy jeszcze jego kolejny wariant. Diabelski Mortis. Wyskakuje z piekła i się zmienia. Ewolucja, różowy. Fajny. Ciekawe, czy taki sam duży będzie w gierce. No i oczywiście wersja fioletowo-zielona. Wyrzucił swoją kosę i zmienia się w zielono-fioletowego. Szczerze? Ta wersja chyba jest najlepsza, więc od razu ją testujemy. Tak wygląda podstawowa wersja Mortisa. Zaatakujmy, on macha kosą, przecina powietrze na niebiesko i robi dasha. Przy okazji, jak biegamy, macha fajnie skrzydłami, a ta ulepszona wersja Mortisa jest to Mortis podczas użycia hyper doładowania. Ale uderzmy jeszcze ultem, sprawdźmy. Leci ulti. Co to poleciało? To poleciała jakaś głowa demoniczna. Kiedy zabijamy postać, też pojawiają się nam oczy, czyli mamy dodatkową animację likwidacji. Strzelmy jeszcze raz ultem. Dobra, poleciała jakaś głowa, no. No to teraz czas na hyper doładowanie. Uderzmy jeszcze gadżetem. Nowa animacja, fajnie i... Hyper doładowanie! Zmieniamy się w bestię, co jest? I teraz ult! Poleciała głowa, która się odbiła i wróciła. Dobra, on jest przepotężny. Spójrzcie, kiedy użyjemy hyper doładowania, on się zmienia w tą postać i już nie traci tej formy. Coś pięknego! Bez zawahania daję 10 na 10 i sprawdźmy kolejne warianty. Tak wygląda Demon Mortis. Atakujemy w ten sam sposób, czyli na niebiesko i hypercharge. O kurcze, szczerze? Ten wygląda chyba jeszcze lepiej. Nawet bym powiedział o niebo lepiej, pomimo tego, że jest diabłem. Ult. Niebieska głowa, okej. 10 na 10. Teraz wersja fioletowa, hypercharge. I też wygląda dobrze. Nieważne, który wariant Mortisa, i tak będzie wyglądał dobrze, widzowie. Coś pięknego. Skinek 11 na 10 bym powiedział. 11. To było na tyle aniołów i demonów. Teraz przejdźmy do kolejnych skinów. Nowym skinem nowego sezonu i nowego karnetu będzie dziwaczna Macy. Będzie to oczywiście sezon stricte kreskówkowy. Star Toon Studio powraca i tak ona wygląda. Mi się bardzo ten styl podoba. Mamy jeszcze do niej wariant Requiem Macy? Nie potrafię nawet tego przeczytać. I platynowa Macy. Jest to taki styl japoński. Z pewnością jest to nawiązanie do jakiejś mangi, anime, której nie znam, ale przetestujmy ją. No i uwaga, strzelamy. Strzelamy gwiazdą, która po chwili zmienia się w jakieś japońskie prawdopodobnie symbole. Jeżeli znacie japoński, napiszcie, co oznacza ten symbol. Teraz dajemy ulti, uwaga, wybuchy. Boom! O kurcze, wygląda to dobrze. No to teraz hypercharge i ult. Animacja nawet działa podczas hypercharge'u, więc to jest bardzo duży plus. Skinek 9 na 10, jak na skin, który możemy zdobyć z karetu bojowego, i tak jest mega dobry. Papierowy Cordelius, moi drodzy państwo, dołącza do Spike'a. Kiedy go obracamy, wygląda jakby był w 24 FPS-ach. I może tak jest, przetestujmy go. Jak on wygląda? Jak taki grzybek z Mario Bros. Hej, śmiesznie to wygląda. Nie no, jak postać z Among Us. Strzelmy. Strzelamy animowanymi grzybkami, a tak wygląda ulti. Mi się podoba. Nie wiem czemu, ale może jestem inny, ale mi się to podoba. Naprawdę. I daję temu skinkowi 10 na 10. Nawet jak pokonamy postać, to wyskakuje dodatkowa animacja. Ha, ha, ha. Dobra. Dycha, na pewno go kupię. Niegrzeczny lud, co się dzieje? Przecież to jest Cartman. To jest, widzowie, Cartman z South Parka. Jak oni to zrobili, że on tutaj jest? Mają do tego prawa autorskie? O co tu chodzi? Jaki on jest płaski? Najbardziej płaski zadymiarz ever. Co jest? Jak on będzie wyglądał na mapie? Wypróbujmy go. Nie gadajcie, że będzie cienki, jak się obrócę w lewo. Nie, chodź. Nie wierzę, my się nie ruszamy. Cały czas patrzymy w kamerę. Wygląda, jakbyśmy oglądali South Park, rozumiecie? Może to jest jakaś taka zajawka, że kiedyś będzie kolaboracja z South Parkiem. Nie mam pytań. Dobra, strzelamy jakimiś puszkami. Ulti.
Wow, jaki teren. Czy wy to widzicie? I tam jakaś postać wyskoczyła. Jeżeli oglądaliście South Parka, to napiszcie mi, co to za postać wyskakuje za drzewem po prawej. O, po lewej teraz. To chyba był też Cartman. O, tutaj. Tak, to Cartman za każdym razem. Okej. Mega mnie to jara. 11 na 10. Sprawdźmy, jak wygląda w lobby. Możemy go obrócić? Możemy. Co jest? Możemy stać albo tyłem, albo przodem. Tak o, stoimy w lobby, rozumiecie? Zabawne. Rosa też dostała nowego skinka i nazywa się Urocza Rosa. Jakie ma okulary czadowe. Co jest? Spójrzcie na to. Stoję na jednej nóżce. To jest taka pani ponczuś. Niech was nie zwiedzie jej cukierkowy urok. Wygląda bardzo fajnie. W połowie jest animowana. Kiedy użyjemy ulti, wokół nas zapala się aura w kształcie cukierkowego lukru. Kiedy uderzamy, to uderzamy czym? Pączkami. Ale bajer. Dajmy krzaczek. I uwaga, tak. Powstał zwykły krzaczek. Teraz nabijmy sobie szybciutko jeszcze raz ulti. I dajemy hypercharge'a. Boom! Okej. Czyli podstawowy hypercharge. Szkoda. Myślałem, że nowa będzie animacja, ale i tak tego skinka polubiłem. I daję mu 9 na 10. Czas na Asha. Nie sądziłem, że on dostanie skina w tym sezonie. I proszę bardzo. Mniej Ash. Bardzo ta postać mi coś przypomina, tylko nie wiem, gdzie ja to widziałem. To też jest chyba z jakiejś kreskówki głupiej albo z jakiejś głupiej animacji. Przetestujmy go. Atakujemy. Okej. Nasz podstawowy atak się zmienił. Otwiera się portal, z którego wypadają klucze. Kiedy damy ulti, to mamy mechaniczne myszy, które kiedy wybuchną, mają też dodatkową animację. Pikselową? Arcade, bym powiedział. Czyli to jest taka konsola do gier. Bardzo fajny, bardzo przyjazny skinek. Mi się podoba. No i daję tutaj jak najbardziej dziewiąteczkę. Rufsik też dostał nowego skinka. Proszę bardzo. Chief Ruffs. Oj, ten ogonek machający piękny. Przetestujmy go. Pana kucharza. Jak on wygląda z góry? Ta czapeczka jest za duża. Dobra, strzelamy. A, laserkiem strzelamy. Myślałem, że będziemy strzelali jakimś nożem. Leci ulti. I co uderza? Średnio. Zapowiadał się bardzo fajnie, ale chyba zabrakło dalej pomysłu na dodatkowe animacje. Więc niestety muszę dać 6. Pani Lola dostała też nowego skinka i Lola... lotniczka? Okej, pani Lola stewardessa. Wygląda ładnie. Strzelmy sobie, strzelamy. Wow, niebiesko-żółtymi gwiazdkami. Teraz leci ulti. I nasza... siostra jest taka sama, czy nie? Nasza siostra jest taka sama, okej. Strzelmy sobie, strzelamy tymi samymi gwiazdkami. No co, taki zwykły skinek. 5 na 10. Otis jeszcze ma jednego skinka, bo przeoczyłem. Jest nim rdzawy Otis. Tak on wygląda. Otis stoi na swojej rurze i jego skafander jest po prostu zerdzewiały. Strzelmy. Strzelamy zielonym atakiem. To jest chyba podstawowe. Dajmy teraz jeszcze ulti. Hypercharge, ulti. No, taki skinek bardzo, bardzo zwyczajny. Zapchaj dziura, tak zwana. 4 na 10. Obejrzałeś film do samego końca? No to nie zapomnij wziąć udziału w konkursie. Napisz, który ze skinów ci się najbardziej podobał. Zostaw łapeczkę w górę. Jak jesteś nowy, zachęcam cię do subskrypcji tego kanału. Wtedy będziesz na bieżąco z uniwersum Brawl Stars. Na dzisiaj to było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!